Dobra, co do gier, znaczy będziemy mogli zobaczyć, że jest lepiej niż można byłoby się spodziewać, bo myślałem, że nie uruchomię żadnych gier na tym tablecie, ale da radę w coś grać i zaraz wam to pokażę. Uruchomię na początek Fruit Ninja. Na pewno jest mała przecinka. Ale można go spokojnie grać. Dobra, ale tyle. Pokażę wam jeszcze, że można grać sobie w Heroesa dwójkę. W zasadzie można by powiedzieć, że ze 150 zł to można kupić sobie ten tablet tylko do Heroesa. A, to już wasza decyzja. Gra nie ma dużych wymagań, ale lepiej to wygląda niż na komórce z ekranem 4,6 na przykład. Nie mam żadnego zamku. Więc więcej wam nie pokażę. Pokażę wam jeszcze samochodówkę. Racing Thunder 2. No, że czasem jakieś małe przeskoki są, ale naprawdę da się grać. Dobra. Pokażę wam nawet bardziej wymagającą grę jak Dungeon Hunter 4. Ale ona będzie się chyba dłużej ładowała, zaraz zobaczymy.
Trochę skacze, ale. Trochę skacze, ale da się grać. Zobaczymy, co jest. To, czy nie zobaczymy. Dobra, to może tyle z Dungeon Huntera. Możemy uruchomić jeszcze Subway Surf. Jakaś gra dla dzieciaków. Trochę się ładuje, zobaczymy co dalej. O, i przegrałem. Widzicie, trochę gra lekko skacze. No i dotyk czasem nie działa i można przegrać. Dobra. Z gier to może wszystko, pewnie wam to mniej więcej zobrazuje, jakie gry można sobie uruchomić i jak nie się gra, więc tyle na ten temat.